Moim Państwa gościem dzisiaj jest znakomita postać, tenor Andrzej Kubacki. Witam Cię, Andrzeju. Dzień dobry, witam Romku, witam bardzo serdecznie Państwa. Na pewno wielu z Was zna Andrzeja i miało przyjemność jego posłuchać. Zresztą w trakcie dzisiejszej rozmowy będziecie mieli Państwo okazję usłyszeć głos Andrzeja na scenie. Natomiast takie pytanie z ciekawości. Jak to się u Ciebie zaczęło? Ta cała przygoda z tą piękną muzyką. Zaczęła się od lat bardzo, bardzo wczesnych, kiedy to scena ciągnęła mnie do siebie, jeśli można tak powiedzieć. I zacząłem pomalutku tak sobie rozwijać swoje możliwości wokalne i prężyć tak zwane muskuły sceniczne. Udało się do tego stopnia, że przez ten okres czasu wypracowałem sobie swoją publiczność, która w tej chwili zaprasza mnie na koncerty, która oklaskuje moje możliwości wokalne, z czego jestem bardzo zadowolony. A co jest dla Ciebie podczas koncertowania takim największym wyzwaniem? Czy artysta ma jakiś stres, czy jakieś, nie wiem, sytuację, którą najbardziej musi, której najbardziej musi sprostać? No na pewno takim elementem jest trema. Mhm. Na pewno. I nie znam artysty, który nie ma tremy. Artysta, który uważa, że tremy w ogóle nie ma i on wychodzi i śpiewa czy gra, no to chyba nie kwalifikuje się na artystę, bo trema jest od tego, żeby nad nią zapanować. Mhm. I jeśli zapanujesz nad tą tremą, wtedy wychodzi artyzm. Mhm. Jak dawno, może inaczej, żyjemy w trochę takich skomplikowanych czasach, bo od 2 lat mamy to, co mamy, jest wielu ludziom niesamowicie do góry nogami się poprzewracały kwestie logistyczne. Jak z tym bywało u Ciebie? Jak sobie poradziłeś z tym okresem takiego wyłączenia, gdzie nie można było nic robić? No, to był bardzo trudny okres w moim życiu, bo mówimy oczywiście o pandemii, która wykluczyła, można powiedzieć, bardzo mocno artystów z działalności. Nie miałem możliwości koncertowania, a wiadomo, artysta, który jest sklasyfikowany, można powiedzieć, i który nie ma koncertów, który nie ma możliwości z publicznością, no praktycznie umiera. Jest to wręcz nie do opisania, jaką przeżywałem traumę, można powiedzieć, w tym okresie. To był najcięższy okres w moim życiu. Mimo to obroniłeś się znakomicie, wróciłeś na scenę, masz kilka znakomitych pozycji już wydanych z propozycją dla słuchaczy na swoich płytach i w sytuacji, w której rozpoczął się naprawdę bardzo poważny konflikt tuż za naszymi granicami, zorganizowałeś świetną inicjatywę wyjścia z pomocą. Kilka słów powiedz o tym. Tak, to każdego chyba boli i każdy reaguje, kto ma wrażliwość, kto ma zupełnie inne spojrzenie, gdzie dzieje się krzywda przede wszystkim. I to jest bardzo istotne. Nasi dziadkowie przeżyli II wojnę światową, opowiadali nam, przekazywali historię i to było straszne. I naprawdę liczyliśmy na to i myśleliśmy, że nigdy w życiu się już to nie wydarzy. Jakżeśmy się pomylili mocno. Rzeczywiście to jest okropne, co w tej chwili przeżywa Ukraina, no a my razem z nią. I w związku z tym nawet napisałem piosenkę pod tytułem Dlaczego? Tak jak wspomniałem wcześniej, jedna z relacji dziennikarskich podczas frontowych relacji przekazała wywiad z matką, która trzymała małe dziecko na swoich rękach, a zapłakane dziecko po prostu pytało matki dlaczego.
dlaczego to tak jest, dlaczego to tak się dzieje. I to mnie uchwyciło bardzo mocno i dlatego napisałem tę piosenkę pod tytułem Dlaczego, którą notabene, przepraszam, wyśpiewałem na koncercie charytatywnym 12 marca w Młodzieżowym Domu Kultury. No było, miałem okazję słyszeć, było to przepiękne wykonanie i bardzo wzruszające. Więc zapraszamy wszystkich do śledzenia tego, co Andrzej robi, jak śpiewa. I właśnie tutaj kolejne pytanie. Jesteś autorem tekstów i autorem również muzyki. Oprócz tej sytuacji, którą opisałeś, co jeszcze ciebie tak bardzo inspiruje do tego, że powstaje nowa piosenka? To są takie momenty spontaniczne. To jest po prostu fragment, który daje natchnienie. Tak jak na przykład w 2018 roku mieliśmy rocznicę niepodległości naszej ojczyzny. I to spowodowało, że skomponowałem utwór pod tytułem Ojczyzno Nasza, który został wtrącony przeze mnie na portal społecznościowy Facebook. No i osiągnął bardzo wysoki limit oglądalności, bo ponad 1 300 000 wyświetleń. Mhm. No i gdzieś po prostu zniknął, nie wiadomo z jakich przyczyn, ten utwór i zostaliśmy zaproszeni przez naszych przyjaciół z Norwegii, gdzie koncertuję, na pola Grunwaldu z racji rocznicy kolejnej bitwy pod Grunwaldem. I tam postanowiliśmy nagrać teledysk, taki można powiedzieć, no teledysk, no jakiś obraz na tych polach tej pieśni ojczyzny naszej, którą wrzuciliśmy, ale już przez portal norweski i zbliżamy się do kolejnego 1 000 000 wyświetleń. Także bardzo jestem szczęśliwy i rad, że ta piosenka, ta pieśń właściwie ma taką oglądalność i przede wszystkim podoba się słuchaczom. W jakim przedziale wiekowym są twoi słuchacze? Bo po ostatnim koncercie, na którym miałem okazję być, okazuje się, że nie ma jakiegoś bardzo wyszczególnionego przedziału wiekowego. Dlaczego tak jest? Dlaczego twoje piosenki twoim zdaniem podobają się ludziom? Staram się pisać utwory, które mają troszeczkę przemawiać, mają troszeczkę dać do myślenia. Mhm. I zawsze tak puentuję swoje utwory, które no, są takim zagwozdkiem, można powiedzieć, i troszeczkę inspiruje to moich słuchaczy. I też zadają mi te pytanie, że to, co ja tworzę, jest wręcz dobre, miło się tego słucha i to odbiorcy naprawdę bardzo mocno akceptując. A wracając do pytania, jakiego przedziału są ci odbiorcy, jeśli koncertuję w punktach sanatoryjnych, to jest raczej wiek zaawansowany, średni, jeśli mogę tak to powiedzieć. Natomiast jeśli koncerty są otwarte na plenerach tak zwanych, w różnych muszlach koncertowych, tam już jest przedział bardzo różny. I ku mojemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że bardzo coraz częściej, może tak powiem, pojawiają się też młodzi odbiorcy, którzy również pozytywnie zaczynają odbierać ten mój repertuar, z czego ja jako twórca się bardzo cieszę. Z tego z twojej przeszłości koncertowałeś w Stanach, koncertowałeś w Kanadzie, w wielu innych krajach. Jesteś, że tak powiem, nasz, tu i teraz, czyli region Ciechocinek, tak, Toruń, w ogóle nie tylko nasze województwo. Powiedz mi, na przestrzeni swojego doświadczenia, który z koncertów albo gdzie został w twojej pamięci tak szczególnie zaznaczony czy wyróżniony? W sumie rzeczy nie ma takich koncertów, które byłyby aż tak mocno wyróżnione. Koncerty wyróżnione to są te, które są odbierane przez bardzo pozytywny aplauz publiczności.
publiczność jest najlepszym, można powiedzieć, odbiorcą i najlepszym recenzentem. Tak. My jesteśmy tylko wykonawcami, my jesteśmy artystami, którzy mają przekazać swoje możliwości dla publiczności, a publiczność odwdzięcza się właśnie tematem brawa, bisu i podziękowania. I to jest dla artysty chyba najważniejsze. Szanowni Państwo, tenor Andrzej Kubacki, nietuzinkowa postać i jeszcze lepszy i w mojej opinii bardzo fenomenalny głos, i chyba nie tylko mojej, z czym się wielu z Państwa zgodzą, będzie cały czas obecny. Jego działania będziecie mogli Państwo śledzić na stronie Andrzeja. Natomiast tak podsumowujące pytanie, Andrzeju, do Ciebie. Co jest Twoim takim marzeniem? Marzeń jest sporo. Wiadomo, że nie wszystkie da się zrealizować. Mhm. Nie ma wręcz takiej możliwości, ale takim głównym marzeniem jest to, żeby móc śpiewać, móc koncertować dla takiej rzeszy publiczności, której okiem bym mógł nie sięgnąć. Czego Tobie z całego serca życzymy. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu. Dziękujemy również za uwagę i Państwa zapraszamy jeszcze raz do śledzenia informacji o Andrzeju, które będą ukazywały się na bieżąco. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Mówiłaś, mamo, życie piękne jest. Mówiłaś, skarbie, przekonasz się. Dlaczego z kraju uciekać muszę? Przed rakietami, co gonią mnie. Mówiłaś, mamo, że nic nam nie grozi. Mówiłaś, kto kocha, szczęśliwy jest. Dlaczego, mamo, ktoś zrzuca bomby i niszczy wszystkie miasta i wsie? Nie płacz, kochanie, będą bronić nas. Wojna nie może przecież wiecznie trwać. Nie będzie więcej rozlanej krwi. Nie płacz, kochanie, wrócą dobre dni. Dlaczego, mamo, dlaczego tak jest? Niewinni giną, ich dzieci też. Mamo, dlaczego, dlaczego tak jest? Za co, mamusiu, ktoś zabić nas chce? Pamiętam, tato, jak chroniłeś mnie. Czuwałeś, bym miał spokojny sen. W ramionach teraz przytulasz mnie, całujesz, żegnając się. Nie płacz się, kochani, chociaż płaczę ja. Na zgliszczach domu, który kiedyś był nasz, z karabinem idę z wrogiem się bić. Wrócę z wolnością, by godnie w niej żyć. Nie płacz, kochanie, będą bronić nas. Wojna nie może przecież wiecznie trwać. Nie będą więcej mieć rozlanej krwi. Nie płacz, kochanie, wrócą dobre dni. Dlaczego, mamo, dlaczego tak jest? Niewinni giną, ich dzieci też. Mamo, dlaczego, dlaczego tak jest? Za co, mamusiu, ktoś zabić nas chce? Thank you.
dlaczego wolność nie wraca? Dlaczego mamy umierać dziś? Obraz tej wojny ciągle powraca. Dlaczego, mamo, tak musi być? Dlaczego, mamo, dlaczego tak jest? Niewinni giną, ich dzieci też. Mamo, dlaczego tak jest? Za co, mamusiu, ktoś zabić nas chce? Nie płacz, kochanie, będą bronić nas. Wojna nie może przecież wiecznie trwać. Nie będzie więcej rozlanej krwi. Nie płacz, kochanie, wrócą dobre dni. Nie płacz, kochanie, wrócą dobre dni.